Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Znowu zaktywizowali się oszuści. Tym razem informują SMS-ami o wstrzymaniu paczki z powodu drobnej, zaledwie 50-groszowej niedopłaty do zamówionej przesyłki. Oszuści proszą o uregulowanie tej rzekomej należności z wykorzystaniem znajdującego się w treści SMS-a linku. Kliknięcie w nadesłany link to poważny błąd. Skończy się wyłudzeniem danych lub uzyskaniem dostępu do konta, z którego pełni dobrych zamiarów będziemy rzekomą niedopłatę chcieli wyrównać. Ostrzegamy, na te dwa numery 508 466 386 oraz 500 656 245 uważajcie szczególnie. Czujność naszego widza, który poinformował nas o dziwnych SMS-ach, obudził fakt, że z obu podanych numerów przyszły wiadomości o identycznej treści oraz fakt, że żadnych przesyłek po prostu nie zamawiał.